jako morze od was odgania. Inne narody nie mają tak szczęśliwej ojczyzny i stara się, abyście nie byli bez kapłana, bez ołtarza, bez nauki i zatem bez Boga, jako się to innym narodom przydało, którzy tak dobrej i czujnej matki nie mieli. Jakoż jej miłować nie macie? Warto pomyśleć, kim byśmy byli bez Kościoła, bez łaski Bożej, bez zbawiennej nauki katolickiej, która tak bardzo kształtowała nasz obyczaj, że z pogańskich plemion przekształciła nas w naród tylu świętych i błogosławionych. Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, wiele jest dowodów na szczególną więź naszego narodu z Panem Jezusem i Jego Matką. Wystarczy wspomnieć choćby postać wielkiej mistyczki XX wieku, świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Mniej znany jest może inny fakt potwierdzający tę silną więź Polaków ze Zbawicielem i Maryją. Na 4 lata przed śmiercią sługi Bożego księdza Piotra Skargi w klasztorze jezuitów Gesù Nuovo w Neapolu, wigilię Wniebowzięcia 14 sierpnia 1608 roku, zatopiony w modlitwie współbrat Skargi, ojciec Juliusz Macinelli, ujrzał Matkę Bożą u stóp Maryi. Klęczał jego współbrat z nowicjatu, święty Stanisław Kostka, bowiem była to także 40. rocznica śmierci tego świętego. Widząc to, ojciec Macinelli zawołał: Królowo Wniebowzięta, módl się za nami. Na co Matka Boża wypowiedziała zdumiewające słowa: Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzałam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Po tych słowach ojciec Juliusz krzyknął: Królowo Polski! Wniebowzięta, módl się za nami. Módl się za Polskę. Wówczas Maryja miłosiernie, przecież granic nie będzie, spojrzała na klęczącego przed nią Stanisława Kostkę, potem na ojca Macinellego i powiedziała: Jemu tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz, mój Juliuszu?
Niezwykła radość napełniła serce zakonnika po tym widzeniu. Od tej chwili modlił się królowo Polski, módl się za nami i wielokrotnie powtarzał: Matka Boża, wielkie rzeczy dla Polaków zamierza. To właśnie zdarzenie i późniejsze zaangażowanie ojca Mancinellego jest początkiem uznania Najświętszej Maryi Panny Królową Polski, czego dokonał król Jan Kazimierz we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku. Warto uświadomić sobie fakt, że to nie my Polacy, ale to ona, Maryja, najpierw wybrała nas i chce być naszą królową. Kolejny tytuł. Mimo niewierności jesteśmy narodem katolickim. Kto tam tego słuchał będzie? Kto w ogóle na tę mszę przyjdzie? Zofia ma ciąg tylko?